zestawienie psychiczne marszałka Józefa Piłsudskiego sięgało w daleką przyszłość narodu do czasów, kiedy on sam już nie będzie mógł brać udziału w pracy i nie będzie mógł dożyć wyników swojego trudu. Nazywał Piłsudski swoje wielkie uczucia dla przyszłości Polski swoim honorem wobec historii. O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu, gdy wskutek jakichkolwiek podrażnień zacznie ich opanowywać niezdrowa ambicja osobista i autosugestia, mącąca obiektywność ich myślenia. Zmagania się legionów i polskiej organizacji wojskowej, a później wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje Józefa Piłsudskiego. Stworzył nam państwo, mocne zręby tego państwa zbudował. Ustalił jego granice. Obronił nas przed niebezpieczeństwami z zewnątrz idącego. A jego pisma i przemówienia będą miały na szereg pokoleń swój wpływ. Doprowadził wreszcie do uchwalenia kwietniowej konstytucji, która ostatecznie ustala i harmonizuje działalność wszystkich władz państwa. Postacią swoją stworzył nam wielką tradycję, która przez setki lat będzie podtrzymywała nasz naród na szlachetniejszych uczuciach dla państwa. Niech więc pokolenia na pokolenie każdorazowy prezydent Rzeczypospolitej co roku przypomina narodowi jego trudy, jego intencje i wytyczne. O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu, gdy wskutek jakichkolwiek podrażnień zacznie ich opanowywać niezdrowa ambicja osobista i autosugestia, mącąca obiektywność ich myślenia.